Teraz zaczynamy. Studio Adrom po meczu, krótkie na Twittera z Tomkiem Jankowskim. Za chwilę postaramy się z Łukaszem Cegnińskim też coś nagrać o kadrze już z drogi powrotnej, te samochodowe Studio Adrom. Tomek, czy Arka jest w stanie grać do końca za same zwycięstwa, mając tak przetrzebiony skład? Nawet dzisiaj pokazali dobrą jakość, pokazali wysokich, których mają, mimo że nie mieli wysokich, bo mieli tylko dwóch, prawda? No tak, no wydaje się, że tak. Wydaje mi się, że Arka, jak dla mnie, to nie tylko dla mnie chyba, no w tabeli też to widać, jest numerem jeden. Oczywiście jeśli wrócą ci zawodnicy, no to będzie jeszcze ciekawiej, ale nawet w tym okrojonym składzie potrafią się prezentować znakomicie i dzisiaj pamiętajmy, że dwóch liderów Florence i Bostik nie byli tak skuteczni, jak to zwykle bywa, więc ten potencjał, możliwości są ogromne. GTK Gliwice. Dzisiaj zadziwiło nas, czy grało tak, jak się spodziewaliśmy? Bo ja ten zespół w pewnym momencie wydawało mi się, że on może nawet o playoff powalczyć. Ze względu na to, jak jest w stanie szybko grać, trafiać z dystansu. Dzisiaj nawet nam się wydawało, że trafiali z dystansu. Oni nie trafiali z dystansu, a mimo to nawiązali walkę właściwie do końca, prawda? Wydaje się, jest to ciekawa drużyna, tylko jest. Jakaś jest w niej, ja uważam, wewnętrzna sprzeczność. Nie do końca też, taka trochę targająca też Pawłem Turkiewiczem, który przez wiele lat grał powoli, spokojnie. Teraz ze względów także budżetowych ma inny zespół i nie wiem, czy do końca się w tym czuję komfortowo. I zespół z nim, i on z zespołem. No, powiem szczerze, że mam też takie podobne odczucia. To nie jest łatwe, żeby zmienić jak gdyby coś, do czego się samemu było przyzwyczajonym. Tak jak powiedziałeś, Paweł Turkiewicz miał w swojej karierze, kiedy był asystentem jeszcze, tak właśnie trenerów, którzy preferowali całkiem inną koszykówkę. Nie jest to łatwo wszystkich do tego przekonać. Nie w każdym spotkaniu są też wysocy zawodnicy wykorzystywani, tak jak dzisiaj było to widoczne. No takie falowanie cały czas, jeden mecz wygrany, trzy przegrane, jeden wygrany, dwa przegrane i tak nie mogą znaleźć tego rytmu, prawda? Utrzymają się i będą tam tak, na tym 11 miejscu? Utrzymają się pod warunkiem, że no, ja bym cały czas ten mecz dzisiejszy pokazywał, mimo porażki, bo to było fajnie. Rewelacyjny początek, kilku zawodników na dobrym, wysokim poziomie zagrało i to się podobało. Studio Adrom Max, zapraszamy we wtorek do Wrocławka. Dziękuję, do zobaczenia.